Jak widzą Państwo, gościmy dzisiaj znanego wszystkim aktora telewizyjnego. Sam siebie dobrze nie znam, a co dopiero tam z Państwa widać. Artystę filmowego, po prostu człowieka wszelkich talentów. Ale myślę, że Państwo też wiedzą o tym, że pan Tadeusz Chudecki, nasz gość, jest autorem książek podróżniczych. O tych książkach na pewno powie, albo o swoich podróżach, to za chwilkę się o tym dowiemy. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że talentów, jakie posiada pan Tadeusz, jest niezliczona ilość. Myślę, że dzień dzisiejszy będzie na to dowodem. A teraz tylko jedno jeszcze zdanie, które chciałam powiedzieć, mianowicie taka refleksja. Jest to cytat z książki, którą to przetłumaczył z włoskiego właśnie nasz gość. Książka ta ma tytuł 365 okruchów na myśli na każdy dzień. A zdanie to, cytat, który mi się jakoś tak zapamiętał, spodobał, brzmi tak. Człowiek, który pracuje tylko rękoma, jest robotnikiem. Człowiek, który pracuje rękoma i wyobraźnią, jest twórcą. Człowiek, który pracuje rękoma, wyobraźnią i sercem, jest artystą. Mamy artystę. No tak, ale teraz to tak, nie wiem, ile braw należy dla mnie, ile dla pana Tadeusza. Proszę o brawa dla pana Tadeusza. Dziękuję bardzo. Mój serdeczny profesor, którego niestety ostatnio pożegnałem, Andrzej Łapicki, który mnie uczył w szkole teatralnej, to zawsze mówi tak: pamiętaj, Tazio, jak masz większe brawa na początku niż na końcu, to znaczy, że musisz zmienić zawód. Więc teraz zobaczymy, co będzie na końcu. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie się cieszę, że tu z Państwem jestem. Stało się to za przyczyną pani Zofii, która mnie tutaj przywitała, bardzo dziękuję, ale też za przyczyną Władzi i Miecia, moich serdecznych przyjaciół, których kiedyś poznałem, u naszej wspólnej przyjaciółki Ewy Ziętek, wybitnej aktorki, która jest związana z tymi, z Państwa miejscowością i często tutaj przybywa. No i tak właśnie, jak to mówią, przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. I tak po nitce do kłębka ja też do Państwa tutaj dotarłem. Troszkę pewnie w innym charakterze niż Państwo się może spodziewacie, dlatego że no rzeczywiście tak pół żartem, pół serio, albo pół żartem, pół serią, jak niektórzy mówią w moim zawodzie, jak się gra w serialu Jak Miłość, nawet takiego malutkiego, dziwnego Henka, to się szybko zdobywa popularność i Państwo mnie pewnie najbardziej znacie z tej strony, ale ja na pewno dzisiaj nie będę opowiadał o tym, co będę robił w następnych odcinkach. Tylko będę opowiadał o czymś, co bardzo kocham w moim życiu, a mianowicie o poznawaniu świata, ponieważ oprócz fantastycznego zawodu, który posiadam i który uprawiam nawet dosyć intensywnie ostatnio, to mam piękne życie i ja bym chciał głównie o tym opowiadać, a na to, że mam piękne życie, składa się wiele, wiele rzeczy. Nie tylko to, że mam fantastyczny zawód, nie tylko to, że mam fantastycznych przyjaciół, nie tylko to, że bardzo dużo podróżuję, ale też to, że jestem człowiekiem wierzącym. Dzisiaj byłem u Was w Waszej pięknej świątyni na Różańcu. Bardzo często mnie ludzie pytają, ponieważ ja bardzo dużo, jak Państwo wiecie, podróżuję, ale mnie na przykład pytają o różne rzeczy związane z podróżowaniem i pytają mnie o bagaż na przykład, ponieważ ja rzeczywiście robię wszystko, żeby podróżować, podróżując dużo, żeby podróżować jednocześnie z bardzo małą ilością bagażu, dlatego że po prostu ciężary bardzo przytłaczają człowieka do ziemi i się o wiele ciężej zwiedza świat z dużymi walizkami. Ale ktoś mnie ostatnio zapytał w jakimś takim programie, jakie jest takie minimum, które ja muszę mieć, jak podróżuję. Ja powiedziałem, minimum to jest paszport, bo trzeba mieć jakiś dokument, bo wtedy cię nie przepuszczą przez granicę, ale drugim minimum to jest różaniec. Ja wszędzie podróżuję z różańcem, dlatego że jak podróżuję z różańcem, to po pierwsze nigdy się nie czuję samotny, nawet jak jestem w jakiejś dalekiej dżungli albo w jakimś takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że ja nikogo nie znam i nikt mnie nie zna. Mam Pana Boga nad sobą, zawsze się mogę pomodlić, zawsze się czuję bezpiecznie, zawsze się czuję, że jestem u siebie i rzeczywiście bardzo lubię o tym opowiadać. Lubię opowiadać o tym, że świat, cały świat,
prawda? Nie tylko piękny Wojnicz, ale cały świat, bo właśnie świat to jest takich miliony Wojniczów, prawda? I ja rzeczywiście no, jakoś złapałem tego bakcyla, ponieważ w ogóle uważam, że przełom XX i XXI wieku, w którym żyjemy, to jest taki czas w historii, który pewnie nie będzie może słynął z jakiejś wspaniałej architektury, czy nawet z jakiejś wielkiej sztuki, ale na pewno będzie słynął z internetu i z łatwej możliwości. Oglądaliście Państwo wczoraj, jak facet skoczył 40 km z góry, prawda, i sobie leciał na stronę Ziemi, mówi, ta Ziemia taka malutka. Ja też tak uważam, chociaż tak wysoko nie skakałem. Z bungee kiedyś skoczyłem, bo chciałem pokonać strach. I to też było bardzo ciekawe takie uczucie. Ale rzeczywiście wracam do tej mojej pierwszej myśli, że świat się, nie lubię tego słowa i z różnych powodów, ale się mówi, że się stał taką małą kieszenią, że się zglobalizował, że wszędzie jest blisko. Rzeczywiście jak ja na przestrzeni mojego życia, już długiego, jak sobie pomyślę, jak się podróżowało 30 lat temu, kiedy byłem, prawda, studentem i młodym chłopakiem i po raz pierwszy wyjeżdżałem za granicę, jak to trzeba było, nie wiem, pół roku się starać o paszport, prawda, ceny były takie, że właściwie, no, pamiętam, jak pierwszy raz wyjechałem do Włoch, byłem studentem, miałem chyba 20 lat i miałem w kieszeni $20 na miesięczną podróż i 30 kilo konserw krotoszyńskich, prawda? Bo wiedziałem, że na nic mnie nie będzie stać, więc miałem taki plecak, prawda? Który po prostu mnie wyginał w drugą stronę, no bo nas nie było na nic stać. W tej chwili Polska jest drogim krajem, a jak Państwu, ojejku, nawet mam walizce, ale chyba jak ktoś mi nie będzie wierzył, to mogę pokazać. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu kupiłem 7 biletów do Paryża, bo była jakaś taka wyprzedaż. Dla siebie i dla szóstki moich przyjaciół, bardzo zresztą znanych osób, właśnie wspomniana tutaj też Ewa Ziętek, Ilona Łebkowska z mężem, Iza Kuna, aktorka, ponieważ to są moi tacy wielcy przyjaciele, i postanowiłem, że im zafunduję wyjazd do Paryża, przelot. Oczywiście im nie powiem. Oni mówią, nie, Tadek, oddaję ci pieniądze, a ja mówię, nie, absolutnie, ja wam funduję, stać mnie, bo znalazłem promocję, że były bilety po złotówce i za 14 zł lecimy do Paryża w obie strony, 7 osób. Oni się strasznie cieszą, oni dlatego tacy bogaci, że ja ich, prawda, sponsoruję i kupuję bilety po złotówce. Ale właśnie, proszę Państwa, ja mogę dużo opowiadać o podróżach i po to przyjechałem, bo od tej strony Heliowej i Miłość, Jem jak Miłość, to mnie Państwo znacie, czy z jakichś różnych tam seriali, jeżeli oglądacie. Ja tego nie widzę, bo ja nie oglądam telewizji prawie w ogóle, nie mam czasu. Świat jest w ogóle o wiele ciekawszy niż oglądanie telewizji, ale czasami jak się zmęczę, to oglądam, ale włoską telewizję, bo ja jestem włoskojęzyczny. Moje dziecko, moja świętej pamięci małżonka, którą przy okazji każdego spotkania też wspominam, bo jest cały czas ze mną, chociaż po ciężkiej chorobie już 5 lat jest w innym, podobno lepszym świecie, bez cierpień, bez smutku, bez robocia, bez wszystkich takich problemów, które mamy my tutaj na ziemi. Ale ja bardzo często też mówię o tym, że mnie tak fascynuje świat, również dlatego, że jako osoba wierząca nigdy tego jakby nie kryję, bo myślę, że jestem o wiele bardziej szczęśliwym człowiekiem dzięki temu, że jestem osobą wierzącą, że mam jakąś inną perspektywę w każdej sprawie i sukcesu, i cierpienia, i dramatów, które się mnie i każdemu z Państwa zdarzają, bo takie jest życie, że mamy i wielkie, wielkie radości, i wielkie smutki, i jedne i drugie nas zaskakują, jedne i drugie są często niezasłużone, bo i sukcesy są często niezasłużone, tylko są jakimś darem od Pana Boga, a i dramaty są też jakby no, trudne do wytłumaczenia i trzeba sobie dać z nimi radę, ale wszystko służy czemuś. I tak jak to jest powiedziane w Piśmie Świętym, w moim domu jest mieszkań wiele i mówi się, że to nasze życie tutaj na ziemi, tak zupełnie Państwo nie byliście w kościele, to ja tak troszeczkę homilią idę, ale trudno, no tak będzie. Że to jest takie fantastyczne, że jak się mówi się, że nasze życie tutaj to jest taka, no, krótki momencik, taka iskierka, prawda? Ale fajnie, żeby ta iskierka też była ładna, żebyśmy mogli też porównać, prawda? Czy jeżeli to, co mamy obiecane, że tam w górze, prawda, po tamtej stronie jest milionkroć piękniejsze i ładniejsze, no to też warto jakby poznać świat tutaj, jakoś go rozumieć, jakoś go starać się poznać, po to, żeby sobie móc w przyszłości też to porównywać. I mnie to bardzo interesuje. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja na sekundeczkę tylko, bo nie to, że tylko swoje zdjęcia pokazuję. Właśnie. Zaraz tutaj muszę coś przerzucić na internecie, żebyście Państwo mieli troszeczkę więcej radości i żebyście jakby no też nie tylko mogli mnie słuchać, ale też jednym okiem oglądać jakieś ładne pejzaże. Ale zanim to zrobię, to jeszcze chciałem taką tylko malutką informację udzielić, że
Właśnie to poznawanie świata, to ta pasja podróżowania stała się dla mnie też takim drugim zawodem. Ja w ogóle jestem człowiekiem, jak tu pani Zosia pięknie powiedziała, różnych talentów, nie swoich, bo to jeżeli takowe mam, to są one jakimś darem Pana Boga, ale rzeczywiście oprócz fantastycznego zawodu, który uprawiam, który jest no super, kiedyś taki wielki włoski aktor Marcello Mastroianni powiedział takie piękne zdanie. Byłem we Włoszech na takiej wystawie poświęconej jemu w mieście Rimini, w którym mieszkał, i takie było piękne zdanie i ono mi się bardzo podoba i Państwu też je zacytuję, ponieważ Mastroianni powiedział kiedyś tak: mój zawód to jest fantastyczna zabawa i jeszcze mi za to płacą. I ja też tak uważam, że tak jest. I oczywiście myślę, że jest, że to nie tylko do zawodów artystycznych można odnieść, bo myślę, że każdy zawód, jeżeli ktoś, prawda, tak jak pani Zosia, prawda, prowadzi aptekę i rzeczywiście no, nie tylko sprzedaje, prawda, lekarstwa, żeby uzdrawiały nasze ciało, ale też, prawda, sprowadza Tadeusza Kudeckiego i uczy się grać na saksofonie, to znaczy, że leczy nie tylko ciało, ale również duszę i też jest artystą. I w każdym zawodzie można być artystą, obojętnie czy się jest wspaniałym szewcem, czy prawda, czy się robi meble, czy się bezpiecznie jeździ po drogach, to jeżeli się wykonuje to z pasją, z miłością, to są piękne, twórcze zawody. A jeżeli się czegoś nie lubi, to lepiej tego nie robić i szukać tego, co się lubi. Właśnie, ale to moje podróżowanie stało się takim też moim kolejnym zawodem, ponieważ ja rzeczywiście tutaj pani Zosia właśnie, cały czas tutaj pani Zosi mówi, ale męża nie ma, to mogę, nie ma problemu. Yes. To nie, no to może na pani Teresę się nie, bo pani Zosia mnie tutaj ściągnęła, prawda? No, z apteki zadzwoniła i powiedziała, że trzeba przyjechać tutaj, że pora fachowi. No i przyjechałem. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że ja właśnie mam dużo, dużo zawodów. Właśnie bardzo mnie pani jeszcze ostatni raz już pani Zosia wzruszyła, ponieważ właśnie przypomniała mi, że kiedyś w dawnych latach ja rzeczywiście przetłumaczyłem jakieś 20 książek, głównie z języka włoskiego, dwie chyba też z angielskiego, ponieważ w moim życiu przez wiele lat mieszkałem za granicą i jakoś tak czułem tęsknotę za rodzinnym językiem, a rzeczywiście byłem w takich środowiskach, że właściwie używałem tego języka, w którego kraju mieszkałem, czyli najpierw to były 2 lata Anglii, ponieważ tam studiowałem w takiej szkole szekspirowskiej, fantastycznej, potem jej pracowałem, potem się ożeniłem, moja świętej pamięci małżonka była, jest Włoszką, więc mieszkałem wiele lat we Włoszech, no a potem wróciliśmy do Polski, ale właśnie mieszkając we Włoszech miałem taką właśnie historię, co to pani Zofia mi ją przypomniała, że jakoś nie mając mało kontaktu z językiem polskim, kiedyś znalazłem taką książeczkę, obiecałem, że opowiem zresztą taką anegdotkę związaną z tytułem. Pani Zosia, ma pani tę książeczkę, mogę poprosić? Bo taką sobie kupiłem książeczkę i tak mi się strasznie podobała, ponieważ były takie różne złote myśli na każdy dzień w roku, anegdoty, jakieś opowiadania piękne i naprawdę to bardzo takie wzruszające, taki świecki troszeczkę katechizm. I właściwie jakby z tęsknoty za językiem ojczystym, a mieszkałem wtedy w mieście Turynie, zacząłem sobie tak wieczorami tłumaczyć. Po czym się okazało, że poznałem księdza z wydawnictwa salezjańskiego, który mówił, to jest taka fantastyczna książka i od razu mi ją wydrukował, także po prostu od razu ona poszła, a potem się okazało, że tak mnie prosił, żebym tłumaczył następne książki, że było ich dużo więcej, ale właśnie a propos tytułu miałem powiedzieć anegdotkę, ponieważ ta książeczka się nazywa 365 okruchów, czyli myśli na każdy poranek, prawda? I każdy dzień, prawda, miesiąca roku, w 12 miesiącach roku są jakieś bardzo fajne takie opowieści. Ale problem miałem z tym tytułem, ponieważ w języku włoskim to się nazywało 365, czyli 365 pączków, tak jak są pączki w kwiecie, prawda? I to jest, i tak zacząłem, jak trudną rzeczą czasami musi być tłumaczenie, ponieważ jeżeli bym przetłumaczył, prawda, pączki na pączki, no to ktoś by powiedział, Boże, jak ja zjem 365 pączków, no to po prostu już nie wejdę na tę scenę. W związku z powyższym dosyć długo musiałem myśleć, jak to nazwać, żeby to oddawało ten tytuł, który jest w oryginale, a żeby, prawda, nie kojarzyło się to z pączkami, prawda, na głębokim tłuszczu. No i musiałem to przetłumaczyć na okruszki, prawda, myślałem łyczki, no ale łyczki też niedobrze brzmi, prawda, że na przykład, a
bo tam było 360, taki podtytuł był 365 sorsate. Sorsata to jest tak właśnie, jak człowiek podpija komuś, prawda, tak z taką odrobinę, prawda, no, ale to też nie brzmi po polsku. 365 łyczków, prawda, no to od razu się kojarzy, że będziemy tutaj się rozpijać. No więc musiałem sobie przerobić ten tytuł, ale on jest teraz ładny. 365 okruszków, prawda? Okruszki, czyli coś, z czego może powstać coś większego. No i proszę Państwa, no i krótko mówiąc, opowiadam o tym, że mam bardzo dużo zawodów i dlatego też może jestem człowiekiem szczęśliwym, bo moje życie jest tak różnorodne, tak piękne, a do tego dołożyły się jeszcze te moje podróże, ponieważ jak zobaczyłem, że jak uświadomiłem sobie, że żyję w takim czasie, kiedy podróżowanie, zwłaszcza po Europie, w tej chwili, prawda, od 92 roku, otworzyły się takie możliwości, że jak na polskim niebie pojawiły się różnego rodzaju towarzystwa lotnicze, i jest taka konkurencja, że po to, żeby sprzedać bilety na pokładzie jakiegoś samolotu, prawda, gdzie jest zazwyczaj, to są duże maszyny, gdzie jest, nie wiem, około 200 miejsc, no to trzeba kombinować, żeby ceny były jak gdyby dobre. W związku z powyższym są różnego rodzaju takie strategie, jak zrobić, żeby... Tym bardziej, że wiecie Państwo, jak ja zaczynałem podróżować 30 lat temu, to jeżeli się leciało samolotem, to były takie trasy, nie wiem, Warszawa-Londyn, Warszawa-Paryż, Warszawa-Rzym i koniec. W tej chwili, jeżeli Państwo byście zobaczyli, ja jestem tym dobry, że są na przykład takie trasy jak, nie wiem, Kraków-Trapań. Podejrzewam, że wielu z Państwa na przykład nawet nie wie, gdzie to jest Trapań. Trapań to jest takie miasto trochę mniejsze na Sycylii, prawda? Ponieważ te mniejsze... No i teraz nagle znaleźć, prawda, 3 razy w tygodniu po 200 osób, które by chciały polecieć do Trapań. Chociaż Sycylię bardzo polecam i już tam nie strzelają i nawet nie gwałcą i bardzo, bardzo polecam to miejsce. Ale, prawda, trzeba szukać różnych sposobów na to, żeby te bilety sprzedać. No i te towarzystwa lotnicze, linie lotnicze, tak zwane tanie, wymyśliły coś takiego, że, bo ja bardzo często mnie zapraszają już jako takiego specjalistę do różnych tam programów typu Kawa i Herbata, czy Dzień Dobry TVN, żeby właśnie powiedzieć i wkurzyć wszystkich, prawda, gdzie byłem znowu ostatnio za złotówkę, czy za 5 zł, czy nawet tam za 5 euro. Ja o tym opowiadam i oczywiście, że to jest to, nikomu się to w głowie nie mieści, no bo jak to jest możliwe, prawda, że ekspres z Warszawy do Krakowa kosztuje 120 zł, a ja kupuję bilet lotniczy do Paryża, prawda, za złotówkę. I to jest jakby, niektórzy, prawda, złośliwi to mówią, a czy to, prawda, to jest tylko w jedną stronę, albo czy ten samolot tylko startuje, a nie ląduje, prawda? Nie, to jest samolot, który i startuje, i ląduje, i jest dobrym samolotem, bo to są bardzo dobre maszyny. Natomiast jakby strategia sprzedawania jest tak agresywna, że po prostu te firmy lotnicze, jakby po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, są w stanie na pokładzie takiego jednego samolotu, w którym jest, nie wiem, 200 czy tam 180 miejsc, sprzedać, nie wiem, nie, oczywiście nie wszystkie, bo by się to nie zbilansowało, ale na przykład 10 czy 20 biletów po prostu po złotówce. Ja byłem kiedyś, proszę Państwa, w Portugalii, tu nawet takie zdjęcie było, gdzieś tam stoję na taki, jak będzie, to Wam pokażę, z synem moim, po śmierci mojej małżonki chyba 3 lata temu i byliśmy, słuchajcie, we dwóch, w obie strony, mówię o całkowitej cenie tego biletu, byliśmy w Portugalii za 20 groszy. Mówię oczywiście o przelocie, nie mówię o jedzeniu, prawda? No ale jedzenie kosztuje wszędzie podobno, tu jest tego, a tu Armenia piękna. No i o to chodzi po prostu, żeby zwrócić, jeżeli oni widzą, prawda, że nie są w stanie sprzedać wszystkich biletów, to chętnie sprzedadzą 20 biletów po takiej cenie agresywnej, ale potem Chudecki przyjeżdża do Wojnicza i mówi, że byłem za złotówkę, albo jeden z przyjaciółmi, prawda, za 14 zł do Paryża i to jest absolutna prawda. Mogę Państwu pokazać takie wydruki takich biletów. Właśnie zwróciło się pewne wydawnictwo do mnie, które wiedziało o tym, dowiedziało się o tym, bo to już jest taka rzecz dosyć znana, prawda, że ja dużo podróżuję i niedrogo podróżuję, no bo to nie sztuka pojechać na urlop, prawda, za 2 czy za 3 tysiące złotych, tylko sztuka pojechać, nie wiem, za 200 czy 300 zł i mieć w tym przelot do jakiegoś kraju, prawda, mieć 3 noclegi, może nie w 5-gwiazdkowym hotelu, ale w jakimś tam pensjonacie, w którym się można umyć i mieć czyste prześcieradło i odpocząć, żeby dalej zwiedzać następnego dnia i wyżywienie, no to są takie ceny, które są absolutnie cenami kompatybilnymi do tego, co jest w Polsce, a w ogóle myślę, że w Polsce usługi są o wiele droższe niż w wielu miejscach, może nie wszystkich, ale w wielu miejscach w Europie. Cały czas stoi do komputera właśnie. I chciałem Państwa namówić, ja przyjechałem tutaj po to, żeby opowiadać o tym, o Państwu, o tym, jaki świat
jest nie tylko piękny, ale jaki jest, ja podróżuję nie tylko dlatego, żeby zwiedzać, oglądać piękne miejsca. Właśnie tutaj przed chwilą udzielałem takiego wywiadu dla waszego lokalnego portalu, prawda? Normalnie podróżuje się po to, żeby poznawać, jaki świat jest piękny, prawda? Ale Polska też jest piękna, więc można też jeździć jakby po Polsce. Ale to, co mnie w moich podróżach najbardziej interesuje, to są ludzie. Słuchajcie, ja mam jakby poznawanie pięknych miejsc, to jest jakby taka, no, taka najbardziej powierzchowna rzecz w poznawaniu świata, ale ja podróżuję po to, żeby, ja na przykład znam, swobodnie się porozumiewam 10 językami, a wieloma takimi, co to też się dogadam i nawet potrafię nakrzyczeć albo coś tam, różne rzeczy jakieś takie zrobić, jak się zdenerwuję, ponieważ jakby moje podróże też wykorzystuję do tego, żeby się uczyć języków. I to jest w ogóle tak fantastyczny i tak dobry i tak o wiele lepszy sposób uczenia się języków niż na jakimś lektoracie, prawda, w Empiku czy w jakiejś szkole, ponieważ od razu ma się do czynienia no, z takim no, żywym językiem. I naprawdę ja już mam takie doświadczenia w uczeniu się języku, że po prostu jak jadę do jakiegoś kraju, nawet jeżeli to jest gdzieś tam głęboka Azja i się pisze takimi robaczkami, prawda, no to staram się naprawdę kupić zawsze jakieś takie rozmówki, przynajmniej kilka takich podstawowych zwrotów się nauczyć, które nawet Państwo nie wiecie, jak umiejętność powiedzenia, nie wiem, po chińsku czy po arabsku, dzień dobry, czy jak się masz, czy która jest godzina, prawda, czy nie rozumiem, a już takie zdanie, które jest absolutnie przydatne, to jest ile to kosztuje, to trzeba się tego w każdym języku nauczyć, bo to bardzo, bardzo pomaga wszelkiego rodzaju kontakty zawiązywać. No i muszę Państwu powiedzieć, że pewnie gdyby nie te moje podróże, to bym tak szybko i tak lekko i tak przyjemnie tych języków się nie nauczył, a te języki potem są dla mnie, prawda, no, sposobem na jakby, no, na uprawianie innych zawodów, takich jak, prawda, tłumaczenie książek, czy pisanie książek, czy wydawanie książek podróżniczych, czy w ubiegłym roku miałem też taką fantastyczną przygodę. Proszę odebrać. Ostatnio w teatrze mojemu koledze zadzwonił telefon, słuchajcie, na początku Piotrusiowi Machalicy mi opowiadał, że w trzeciej minucie przedstawienia sam gra, dzwoni telefon. No ale to się często zdarza w teatrze, no ale słyszy, że taki facet odebrał, siedział w drugim rzędzie, odebrał ten telefon i jakby nigdy nic się ten gra, a on mówi tak, w teatrze, takie sobie. Takie sobie na początku przedstawienia, to już mówił, myślał, że się ukłoni i zejdzie ze sceny, bo mi żeby jeszcze na końcu przynajmniej powiedział, że to takie sobie, a to na początku, no, także u mnie też tak samo jest. Proszę Państwa, właśnie, cały czas nie mogę dojść do tej dygresji, że bardzo Państwa zachęcam nie tyle do kupowania książki, dlatego że wiem, że wszyscy mamy trudną sytuację finansową, ale można nawet teraz w trakcie mojego spotkania wziąć sobie te książeczki, ponieważ tak, ja zaraz Państwu będę puszczał zdjęcia, nie tylko te portrety z Meksyku, już zaraz je przystopuję, tylko zdjęcia, których miliony wykonuje, prawda, podróżując nieustannie i po Europie, i po dalekim świecie. Mam ich w ogóle miliony. Ale chciałem powiedzieć, że akurat fotografem nie jestem. No, oczywiście dokumentuję te moje podróże, żeby jakiś ślad z nich pozostał. Niektóre jakieś tam lepsze zdjęcia umieszczam w książce, ale strasznie mi zależało na tym, żeby w moich książkach podróżniczych, a ukazały się dwie, pierwsza, która się nazywa Wspaniałe podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro. I to jest właśnie, myślę, że sukces tej pierwszej książki, która miała 5 do druków, chyba polega również na tym, że ja przede wszystkim w bardzo taki no, uczciwy sposób staram się objaśniać, jak to zrobić, czego się trzeba nauczyć, żeby móc podróżować i tak jak ja kupić bilet, prawda, za złotówkę, jak wynająć, prawda, hotel, w którym nie będę, prawda, będzie czysto i ładnie, ale za który zapłacimy, nie wiem, 10, 15 czy 20, prawda, dolarów czy euro, a nie 500 zł, prawda? I zdradzam takie sposoby i myślę, że to jakby stało się przyczyną tej sukcesu tej książki, że oprócz tego, że opisuję jakby tak no, najbardziej skrótowo, ale też tak w sposób bardzo taki subiektywny, takie najpiękniejsze miejsca w 16 krajach w Europie, tak przeze mnie wybranych jako takie no, najpiękniejsze, ponieważ mówię Państwu, no, no, mieszkaliśmy kiedyś w socjalizmie, jeszcze, prawda, starsi, ja też pamiętamy, no, gdzie nie było łatwo wyjechać z kraju, prawda, a my żyjemy w środku Europy, słuchajcie, żyjemy w najlepszym miejscu Europy, bo właściwie można powiedzieć, że wszędzie mamy blisko. No i teraz otworzyły się takie czasy i możliwości, że można naprawdę za nieduże pieniądze jakby wyskakiwać i te cuda natury, a to jest fantastyczne, że w każdym kraju Europy, słuchajcie, no każda, ja bardzo często
mam właśnie takie promocje książki w bibliotekach i bardzo lubię porównywać, że podróżowanie to jest coś, jest bardzo podobne do czytania książek, do czytania, w ogóle do czytania, prawda, że raz czytamy Szymborską, raz czytamy jakiś kryminał, raz czytamy Gazetę Wyborczą i właściwie każda historia jest inna i dokładnie to samo jest z podróżami, że nie ma podróży. Tu mnie pani zapytała, jakie są najładniejsze, prawda, miejsca, które lubię. Oczywiście, że mam jakieś miejsca szczególnie, które kocham, ale myślę, że w podróżowaniu, tak samo jak w czytaniu, jest coś tak fantastycznego, że właściwie każda przygoda musi być inna i fantastycznie, że te przygody się nigdy nie skończą, prawda. Ja powiem szczerze, że nigdy nie lubię jechać, znaczy może nie tyle nie lubię, ale jakby szkoda mi czasu na to, żeby jechać po raz drugi do jakiegoś miejsca, które mi się nawet bardzo podobało, bo jeszcze jest, prawda, jak policzyłem kiedyś w czasie jakiejś bezsennej nocy, jak wróciłem z Azji, nie mogłem zasnąć, bo miałem tak zwany jet lag i po prostu byłem 10 godzin w drugą stronę i zamiast liczyć barany do zaśnięcia, to liczyłem kraje, w których byłem, no i naliczyłem, że byłem już w 90 chyba dwóch krajach, a mamy 194, no więc ja już taki młody nie jestem, więc trzeba dojechać jeszcze, prawda, do tych, które zostały. Ale i tak oczywiście się cieszę, bo ten rezultat, który mam, no jest jakby imponujący, ale im bardziej się podróżuje, im więcej się czyta, tym bardziej się człowiek przekonuje, że wszystkiego nie jest w stanie przeczytać, wszystkiego nie jest w stanie zobaczyć, prawda? No ale, ale prawda, jak to kiedyś były takie dowcipy na temat Radia Jerewan. Takie pytanie, czy można kochać dziewczynki w Siewomira? No i Radio Jerewan odpowiadało, że nie można, ale nada próbować, prawda? I ja też tak, prawda, z podróżami, że wiem, że wszystkiego nie zobaczę, ale póki jeszcze się młodo czuję i póki mogę, to... Dobrze, przełaczam zdjęcia, ale to z Państwu chciałem powiedzieć, że w moich książkach, które Państwo nie musicie kupować, jeżeli nie macie pieniążków, ale bardzo Was zachęcam, wiem ile ich tam było, więc potem policzymy, czy wszystkie wrócą. Zobaczcie, jak są piękne zdjęcia, ponieważ moje zdjęcia, które zaraz Państwu pokażę, to są zdjęcia robione przez amatora, prawda? Natomiast strasznie mi zależało, żeby w moich książkach, jeżeli pani uprzejma, proszę rozdać parę książek, jeśli państwo oglądają, bo ja bym bardzo chciał, żeby z tego naszego spotkania dzisiaj wyniknęło właśnie coś takiego, że państwo, tak jak na was patrzę, chociaż ja jestem w większym świetle, a wy jesteście bardziej w ciemności, ale widzę, że wszyscy zasługujecie na to, żeby coś pięknego zobaczyć. I ja bym chciał, żebyście dzisiaj, możecie nawet wykorzystać moją tutaj skromną osobę do konkretnej jakiejś rady, żebyście sobie podjęli jakąś decyzję, że nie wiem, strasznie nie byłem w Chinach, nie wiem, w Chorwacji na przykład i chciałbym tam pojechać, żebyście sobie podjęli takie zobowiązanie, że przyszły wakacje albo że będę myślał o tym, żeby jakieś takie marzenie związane z czymś takim pięknym, żeby mi się ziściło, a ja wam chętnie podpowiem, mało to mogę wam zostawić nawet, nigdy się tego nie krępuje, mój adres internetowy, bardzo prosty, tak jak nazwisko, chudecki@wirtualnejpolski.pl. Jak już tak bardzo będziecie chcieli, to proszę do mnie napisać, że nie wiem, chcę pojechać do Chorwacji, albo chcę pojechać do Szkocji, albo na fiordy, albo nie wiem, do Prowansji, albo do Londynu. I ja Państwu chętnie odpowiem, oczywiście jakoś krótko, no bo nie mogę sobie pozwolić na jakieś długie korespondencje, ale jak to zrobić, żeby to było oszczędne, żeby to było niedrogo, a żebyście mogli takie swoje życzenie spełnić. Od razu tylko proszę o to, żebyście nie pisali mi, że jutro chcecie wyjechać, bo od razu mam pewność, że będziecie chcieli wyjechać jutro, to będzie bardzo drogo. Natomiast jeżeli napiszecie do mnie coś takiego, czy teraz będziecie chcieli po spotkaniu porozmawiać, to ja wam naprawdę chętnie doradzę i powiem, jak bardzo niedrogo dojechać do każdego miejsca, przynajmniej na terenie Europy, pod warunkiem, że zaplanujecie to no, z jakimś wyprzedzeniem no, chociażby miesiąc wcześniej, bo wtedy rzeczywiście można polować na takie promocje, których jest mnóstwo i wtedy te bilety mogą po prostu kosztować grosze. A wiadomo, że jak ktoś musi wyjechać, prawda, w ostatniej chwili, zwłaszcza dotyczy to tak zwanych biznesmenów, no i wiadomo, że jeżeli ktoś ma mus, no to wtedy jest najlepszym klientem do tego, żeby zapłacić wysoką sumę i rzeczywiście w ostatniej chwili, ja na przykład lecę we czwartek lecę do Turcji, do Stambułu, gdzie kupiłem bilet nawet w tradycyjnych liniach lotniczych, bo w naszym locie, za 200 zł, a taki mój kolega mówi, ja polecę z tobą, ja mówię, no stary, no tylko że wiesz, ja to kupiłem na wyprzedaży 4 miesiące temu za 200 zł, a teraz ten bilet kosztuje 3000, kawał nie, to ja za 3000 nie pojadę, no widzisz, no. I dlatego pewne rzeczy można sobie wcześniej jakoś zaplanować. Dobra, przeskakuję, żeby wam pokazać inne zdjęcia i zaraz.